Tatiana i Tor to jedyna w Polsce para hodowlana rosomaka tundrowego, która w dodatku w 2022 roku po raz pierwszy w historii polskich ogrodów zoologicznych doczekała się potomstwa. Teraz przeprowadzi się do nowego domu z Libiegiem i budynkiem hodowlanym. Obiekt zastąpił stare klatki z lat 60. ubiegłego wieku. Para nową przestrzeń podzieli z rysiami euroazjatyckimi, które już niebawem dotrą do zoo ze Skandynawii. Magda Syncewicz. Jest uparty, groźny i bardzo szybki. I choć wygląda niewinnie, lepiej nie wchodzić mu w drogę. Boją się go nawet niedźwiedzie czy wilki. Są to mięsożercy. Trzeba sobie uświadomić, że w tym małym, słodkim zwierzątku jest duży harducha, ponieważ one potrafią od swojej zdobyczy niedźwiedzia odgonić. Potrafią, są bardzo silne, bardzo zdeterminowane, potrafią i bardzo wytrwałe, potrafią na naprawdę duże odległości biegać. Teraz będą miały do tego jeszcze większą przestrzeń. Nowy kompleks dla rosomaków jest znacznie większy od poprzedniego. W jego skład wchodzi budynek hodowlany o powierzchni 50 m2 oraz cztery wybiegi o łącznej powierzchni prawie 1900 m2. Większa część ekspozycyjna znajdująca się od frontu alejki, jest to taki wybieg, na którym będą przebywały zwierzęta cały czas. Te tylne wybiegi są również częściowo widoczne dla zwiedzających, natomiast one są przewidziane do tego, żeby w razie czego, gdyby był jakiś przychówek, można było oddzielić samca bądź samice z młodymi i miała nieco więcej spokoju. Nowe miejsce odwiedzili już najmłodsi zwiedzający. Obejrzeli je zaraz po przekroczeniu bramy ZOO, bo to właśnie kilka kroków od niej mieszkają rosomaki. Była to nasza pierwsza stacja tutaj. No bardzo są zaciekawione. Niestety zwierzątka jeszcze śpią, pochowane, więc idziemy dalej obejrzeć inne. A jak będziemy wracać, to mamy nadzieję, że, że zobaczymy rosomaki. Rosomaki i wiele innych zwierząt, które od 65 lat mogą odwiedzać mieszkańcy regionu i przyjezdni. To jest dowód jak województwo śląskie ceni ogród zoologiczny, ale też ceni miejsca, w których nasi mieszkańcy mogą wypoczywać. Mogą troszczyć się o siebie, mogą z sobą spędzać pięknie czas, korzystać z pięknej pogody, skorzystać z zieleni. Nowoczesna przestrzeń dla Rosumaków powstała między innymi dzięki mieszkańcom regionu, którzy przekazali za 1,5% swojego podatku dochodowego. To jest dla nas bardzo ważne. Nam mówi to, że ten ogród zoologiczny jest ważny dla, dla zwiedzających, że jesteśmy w stanie poświęcić troszkę naszych pieniędzy, aby tutaj ten ogród się zmieniał. Niebawem zmieni się także sytuacja rosomaków. Nie będą już takie samotne. Wkrótce dołączy do nich parę rysi. Ich budynek także będzie nowoczesny i odpowiednio przygotowany do ich potrzeb. Znajdzie się tam punkt obserwacyjny na wysokości, liczne norki oraz miejsce do odchodowania młodych.